Dzień dobry, proszę Państwa. Ja, Tomasz Adam Kwiatkowski, przedstawiam program filmowo-kulturalny PFK, w którym rozmawiam z panią Margotowską w kolejnych odcinkach oraz z zaproszonymi do studia gośćmi na wybrane tematy. Polubianie mojego kanału, komentowanie, udostępnianie kolejnych odcinków i subskrybowanie jest mile widziane. Proszę Państwa, w dzisiejszym programie będziemy rozmawiać z panią Margotowską o premierach filmowych, a także o podróżach oraz o wywiadzie, którego udzielił pan Jerzy Janowicz. Zapraszam panią Margotowską do studia. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dobrze, to w takim razie zacznijmy nasz program. Proszę opowiadać o tych premierach. Szanowni Państwo, dzisiaj przenosimy się do Australii. Czy zgadłby Pan, że ten kierunek dzisiaj obierzemy? No, cóż. Nie za bardzo, ale już byliśmy w tylu zakątkach świata, że będzie Australia, ale nie tylko. Natomiast ta Australia będzie w wersji horroru, ponieważ chcę Państwu opowiedzieć o filmie, na którym byłam w sobotę i ten film, to jest tytuł Mów do mnie, Talk to me. I premiera światowa miała miejsce 30 października 2022 roku. A ja właściwie można powiedzieć, że byłam 6 dni przed premierą, bo byłam w sobotę 12 sierpnia, natomiast polska premiera oficjalna odbędzie się 18 sierpnia 2023 roku. Reżyserami są Denny i Michael Filipow. W roli głównej, to znaczy w roli matki naszych bohaterów, to jest znana aktorka Miranda Otto jako Sue. Szanowni Państwo, mówię o tym horrorze, ponieważ już o nim mówią jako o objawieniu. Ja się całkowicie zgadzam z tą opinią. Ten film podoba mi się w całości. Nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń do tego filmu. Nie jest to długi horror, ponieważ to jest chyba godzina 36, ale jest idealnie w punkt, absolutnie nie, jakiś nieprzekombinowany. Wszystko jest, ale przede wszystkim jest niesamowity klimat. Twórcy włożyli całe serce właśnie w zrealizowanie tej produkcji. To się odczuwa, to znaczy no, widz czuje się potraktowany właśnie poważnie, bez jakichś sztuczek, bez jakichś tanich chwytów. Ja tę historię kupuję w całości. I rzeczywiście wciąga mnie od pierwszej sceny, a później jest coraz lepiej. Mimo, że historia, którą opowiadają nam bracia Filipo, to jest dosyć taka, można powiedzieć, już schematyczna. Już wiele razy widzieliśmy podobne historie. Tym razem tajemnicza, zabalsamowana ręka. Ona pozwala się wprowadzić takiej grupie, powiedzmy, młodych osób zaprzyjaźnionych. Po tym uściśnięciu tej zabalsamowanej ręki dana osoba może wprowadzić ciała osób nieżywych. Ale to musi się odbywać pod bardzo ścisłą kontrolą.
ponieważ kiedy złamią reguły, to życie tych osób się zamieni w koszmar. To znaczy, ta sytuacja ma trwać 90 sekund i osoba, która bierze udział właśnie w tym, nie może pozwolić się zabić temu duchowi. No, brzmi prosto, ale trzeba pamiętać, że te duchy mogą być również bardzo jakieś tam przewrotne, mogą być bardzo podstępne. I w tym wypadku może się wydarzyć, może dojść nawet do tragedii albo do niebezpiecznych zdarzeń. Ale może nie będę jeszcze opowiadać tej treści. To, co mnie jakoś urzekło, to właśnie pierwsza scena, która nie wiemy, co się zdarzy, to nas jakoś ciąga ten klimat. Później jest jakiś przeskok do jeszcze innej sytuacji i znajdujemy się w Australii. Dlatego to zaznaczam, że w Australii tam dochodzi do takiego wypadku, kiedy nasza bohaterka prowadzi samochód i razem właśnie z bratem swojej koleżanki zauważają na szosie rannego kangura. To jest taka scena. Mnie ten film przede wszystkim odpowiada. Chciałabym go jeszcze raz zobaczyć, ponieważ niesamowity klimat jest w tej historii. Dawno, no ja nie pamiętam, czy kiedykolwiek horror aż tak mnie wciągnął, jak właśnie ta produkcja. Szanowni Państwo, ponieważ za chwilę będę mówiła o jeszcze innym horrorze, takim bardziej klasycznym, to zaznaczam, że widziałam to, to też ma znaczenie, kiedy oglądamy jakiś film, w jakim jesteśmy nastroju. To była sobota, wieczorem, w kinie. Wszystkie warunki są spełnione, wszystko jest na swoim miejscu. Właśnie taki klimat jest na sobotni wieczór w kinie. I to jest taki nastrój między właśnie tą sobotą w kinie, a niedzielą w kinie, gdzie obejrzałam film horror Demeter, Przebudzenie zła. To jest horror, który trwa prawie 2 godziny, czyli jest dłuższy od Mów do mnie. Horror z 2023 roku. Reżyseria Andre Overdahl i na podstawie powieści Dracula Brama Stokera. Co mogę powiedzieć o tym? No właśnie, to jest, mogłabym go tak określić, że to jest właśnie film na właśnie niedzielne popołudnie, niedzielny wieczór w kinie, ponieważ no, no jest taki, znaczy ja może nie chcę krytykować za bardzo, bo no, że taki jest no, przewidywalny, bardzo klasyczny, to jest gotycki horror, który niczym nas nie zaskakuje. No, no nie czujemy, no oczywiście nastrój grozy, no jakiś tam jest, ale te postacie, które znajdują się na tym statku Demeter, są bardzo przewidywalne. Codziennie ktoś ginie. To właściwie tutaj nie ma niczego, czym by ten film się wyróżniał od innych horrorów, no stylowe wnętrza oczywiście, no ale mimo wszystko godzina 59. Ten film moim zdaniem jest za długi, no tutaj nie ma tego tempa. A poza tym, po tym co zobaczyłam właśnie ten australijski horror Mów do mnie, który zrobił na mnie kolosalne wrażenie i w mojej opinii ten film zrobi naprawdę światową karierę. Rzeczywiście jest okrzyknięty objawieniem i w mojej opinii jest tym objawieniem i horror Mów do mnie polecam z całego serca wszystkim. Musicie to zobaczyć koniecznie, nawet jeżeli nie jesteście fanami horrorów. I tym akcentem. Na razie chcę zakończyć, ponieważ chcę powiedzieć teraz o no, innych rzeczach, które wywarły na mnie wrażenie w ciągu ostatnich dni.
Mam do Pana takie pytanie. Co Pan zapamiętał jako podróż życia? Ja chyba domyślam się, jaka jest odpowiedź. Jakie No, jest miejsce Pana takie ulubione? do Turcji, kiedy latałem balonem nad górami Kapadocji, to było bardzo takie przeżycie no, emocjonalne, bardzo takie coś nowego, zupełnie inne doświadczenie życiowe. Tak. Myślałam, że powie Pan o przepięknej zielonej wyspie. Na M. Madera. Tak, myślałam, że Pan powie, że to jest właśnie Pana najpiękniejsze miejsce. No, wybieram się tam na początku września, na jakiś tydzień. A moje takie najpiękniejsze, znaczy właściwie to nie powiem może o najpiękniejszych, ale o takich, które dzisiaj jakoś bardzo tkwią w moim sercu, to jest podróż w miastach, w których właściwie nie byłam, bo widziałam ze statku światła Helsinek. Ja marzę o tym, żeby zobaczyć Helsinki, bo Pan doskonale wie, że uwielbiam pewnego fińskiego reżysera. Nawet razem oglądaliśmy kiedyś. Oczywiście. I marzę o tych Helsinkach, ale widziałam z daleka tylko w nocy światła Helsinek. Ja nawet nie wiem, czy ja je widziałam, czy sobie wręcz wyobrażałam. Jako dziecko miałam wtedy 13 lat. Jeszcze jest jedno miasto, nad którym leciałam w nocy. O pierwszej w nocy leciałam nad Lizboną. Również jest to moje marzenie. Oczywiście, żeby się wybrać do Lizbony, żeby znaleźć się na tych uliczkach Lizbony. Marzyłam również i marzę o... Chciałabym zobaczyć Ekwador, chciałabym zobaczyć miasta w Meksyku, ale tymczasem okazało się, że obejrzałam na YouTube, oglądam nadal, bo to jest cykl właśnie na YouTube, jest Świat Mexicano TV i tam oglądam wyprawę pana Andrzejewskiego do, właściwie on w ciągu 4 dni był w 4 państwach. Pierwszy dzień to była Litwa, tam był chyba na plaży, ale zaczęło się już 2. dnia, zaczęło się bardzo mocno, bo był, jak zobaczyłam, łotewskie miasto, które się nazywa, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam, Bauska. To ja się chciałam natychmiast przenieść do tego właśnie niewielkiego miasta. Właśnie to łotewskie miasto, no okazuje się, że kiedyś to w ogóle były tereny Polski, czyli to już dawne czasy, chyba XVII wiek. Natomiast te uliczki, te wąskie uliczki, ten klimat. Łotewskie miasto skojarzyłam właściwie z meksykańskimi miasteczkami. Nie wiem dlaczego, ale takie u mnie skojarzenie to wszystko wywołało. I rzeczywiście nasz YouTuber tutaj potwierdził, że tam jest niesamowity klimat w tym miejscu. A później było coraz lepiej, ponieważ podróżował już w kierunku Tallina, w kierunku Estonii i okazało się, że ja po prostu marzę o tym Tallinie, że chciałabym, jak zobaczyłam to miasto, to doznałam jakiegoś objawienia i jakieś kolejne niesamowite porównanie w mojej głowie, ponieważ ten Tallin skojarzyłam, to stare miasto, skojarzyłam ze stolicą Ekwadoru. To są dosyć zaskakujące zestawienia, ale tak jakoś, tak to mi się skojarzyło właśnie, to centrum miasta. Przepiękne, jakaś przepiękna baszta. I jeszcze zaskakujące, że na ulicy Tallina, tam nasz YouTuber zauważył, że tam są roboty na drodze. To jeszcze takie zestawienie właśnie z tym stare miasto, a tutaj totalna nowoczesność. Roboty właśnie na ulicy i niesamowicie sfilmowana właśnie podróż promem,
Stalina do Helsinek to jest 86 kilometrów, czyli stosunkowo niedaleko. Te miasta są oddalone od siebie, ale ta wyprawa promem, tym ogromnym promem i ten Tallin w deszczu, ja po prostu zamarzyłam o podróżach, właśnie podróży w tym kierunku, że ten Tallin, a już później w drodze do Finlandii, do, między innymi do Helsinek, bo pan Andrzejski zwiedził również inne miasta w Finlandii, to spowodowało, że wręcz zapomniałam o tych miastach meksykańskich, o tym Ekwadorze, że moje myśli, moje marzenia zwróciły się w tą stronę i przypomniałam sobie, że jako dziecko marzyłam o podróży do Helsinek, że do nich nigdy nie dotarłam i widziałam je tylko z daleka. I rzeczywiście na miejscu w Finlandii okazało się, że ta przyroda to jest nieprawdopodobne, tego się nie da nawet słowami opisać i tego nawet kamera ani żadne zdjęcie nie odda, tego co tam się w ogóle dzieje w tym miejscu. To jest marzenie i to jest takie teraz zatrzymanie, że taka refleksja moja, również pana, który to filmował i myślę, że też wielu osób, że tak naprawdę to nie wiemy, co wybrać, bo jesteśmy oszołomieni miastami włoskimi, czy Włochy, czy Finlandia, czy Szwecja. To właściwie to nie ma wyboru, trudno, właściwie to nie ma odpowiedzi. Może wybór jest, ale bardzo trudny, bo trudno jest porównywać w ogóle te miejsca, w jakikolwiek sposób je zestawiać z sobą. Oczywiście, że marzę o Wenecji, marzę o miastach we Włoszech. Florencja, to jest zupełnie inny świat, inna rzeczywistość. Ale tutaj, to w tej chwili te moje jakieś marzenia są właśnie w tym kierunku skierowane, mimo że uwielbiam Cypr, chciałabym tam wrócić, nigdy nie byłam na Malcie, oczywiście chciałabym zobaczyć pozostałe wyspy kanaryjskie, bo znam tylko jedną na razie. Jednak w tej chwili jestem pod wrażeniem tego, co zobaczyłam, tej przyrody, tych pięknych, czystych miast, tych cudownych miejsc, których nie ma w Polsce. To jest inny świat. Przenosimy się zupełnie. Zachwycałam się wieloma rzeczami, które właśnie widziałam na tych filmach. To już właściwie chyba cykl, bo to było takich pięć długich odcinków. To już chyba było, ten ostatni dzisiaj widziałam chyba piątą część. I będzie mi brakować właśnie no tego właśnie serialu w cudzysłowie z tej wyprawy właśnie do tych czterech krajów. I one są stosunkowo blisko Polski. A jednak nawet te plaże, chciałabym być na takiej łotewskiej plaży, bo one są puste. Różnica polega na tym, że tam nie ma właśnie tego, co jest w Polsce, nie ma tych tłumów i nikt nie jest odgrodzony. To zupełnie inaczej wygląda. Chciałabym właśnie wybrać się na taką plażę do Łotwy, właśnie w to miejsce. Natomiast jakie są Pana wrażenia po tym, co Pan ode mnie usłyszał teraz o tych podróżach? No, chciałbym się do Finlandii. Chciałbym zobaczyć tą plażę właśnie łotewską. To jest przecież niesamowite. No, przede wszystkim zainteresowałem się tym Tallinem i tymi robotami. Ojej, ojej, ale nie tylko robotami, bo tam jest, to jest zderzenie, bo tam jest, to miasto jest piękne. To miasto no, jest też piękne. Domyślam się, mogę się tylko domyślać. Miasto jest przepiękne i jakie to jest cudowne, że można wsiąść na taki nowoczesny, ogromny prom i płynąć do Helsinek. Aha, jeszcze zapomniałam, że tutaj youtuber zwiedzał miasta. Tam były różne miasta, Lahti, Kotka, jeszcze jakieś takie małe miasto na K. Również zwiedzał, widział skocznie narciarskie. No właśnie, w Lahti przecież się odbywają skoki Pucharu tak. Świata.
zimą. Tak, ale tam w Lahti była, w tej chwili w tym miejscu znajduje się park, ale kiedyś w 1950 roku, to znaczy tam ta skocznia została zlikwidowana i w tej chwili jest park w tym miejscu, to znaczy no już nie spełniała chyba, była za mała chyba. No może tak. Ale, no, ale w ogóle jakie te miejsca w Finlandii, jakie tam są murale, jakie tam są rzeźby, mi się wydaje, ci Finowie są szaleni, ale oczywiście w pozytywnym sensie. Ci ludzie, także YouTuber oczywiście słuchał muzyki i słuchał radia właśnie w ich języku, bo chciał się tak jak ja byłam na Cyprze, to oczywiście wszystko i tej muzyki, i radia, i wszystkiego słuchałam właśnie po grecku. Nawet oglądałam no wszystko, co oni akurat w tym czasie trwało Boże Narodzenie prawosławne, także widziałam, na plaży się odbywała właśnie ceremonia. Warto właśnie w tym uczestniczyć na miejscu, żeby jakoś no, zanurzyć się właśnie w tej kulturze. Ojej, Znaczy, teraz zaraz, bo zaczęłam teraz mieć pani stres. przeskoczyła do Grecji. Na Cypr. Aha, Cypr. Tak, na Cypr. Ale proszę pana, powiem panu jako ciekawostkę, że byłam w mieście na Cyprze, gdzie Ryszard Lwie Serce wziął ślub. O. Tak. Także niesamowita. To było w Limassol. Tam. Limassol. Tam A pan to ja. kojarzy z klubem sportowym, chyba Tak, z oczywiście. piłkarskim. Aris Oczywiście Limassol. zgadłam, tak? Oczywiście, tak. To jest Aris Limassol, Oczywiście. z którym notabene mierzy się w eliminacjach do Ligi Konferencji Lech Poznań. To taka Tak. dygresja. Tak, ale właśnie ja byłam w tym miejscu i o tym, że w tym miejscu był ślub Ryszarda Lwie Serce z Berengarią, to ja się dowiedziałam później, ale będąc w tym miejscu, czułam, że to jest wielkie miejsce, że tam się coś działo. To jakie, no, niesamowite oczywiście miejsce, ale jak, no tutaj ja oczywiście jestem zafascynowana Cyprem, wiadomo, chcę tam koniecznie wrócić. Byłam tylko 8 dni, to jest za mało, ale no i oczywiście ten Cypr, nieprawdopodobne znaczenie przy wyprawach krzyżowych, bo to się tam wszystko rozgrywało, ale ważny, właśnie ważny punkt historyczny również, ale jak zobaczyłam właśnie ten kierunek Litwa, Łotwa, Estonia i następnie Finlandia, to zamarzyłam, żeby w tym kierunku się udać. Czyli ten świat jest mały i w zasadzie można powiedzieć, że ta kultura europejska, ten świat, przecież to się już nic, te miasta właśnie, jak ja porównuję miasto właśnie Łotwa czy Estonia z miastami Ekwador czy Meksyk, to w zasadzie ja, to jest ten klucz, bo te miasta, one są zbudowane na wzór, prawda, europejski, to jest architektura europejska. Więc tu się wszystko zgadza, historycznie jest to uzasadnione. Jeżeli to jest stare miasto, właśnie w stolicy Ekwadoru, to rzeczywiście można odnaleźć elementy wspólne z Tallinem, jeżeli to jest też stare miasto, średniowieczne. Czy z nieco późniejszego okresu. To mówię tak w przybliżeniu. Czyli tak naprawdę to nawet jeżeli to jest bardzo daleko, gdzieś w Ekwadorze, Ameryka Południowa, Meksyk, to jednak to budowali przecież Europejczycy. I stąd te podobieństwa. I dlatego ten świat jest mały. Bo kiedyś rozmawiałam z Portugalczykiem, i wtedy podróżowałam w kierunku Orange we Francji. Jechałam chyba z Nicei. I on opowiadał, że wszystkie języki są podobne. No, no coś w tym jest generalnie. On to mówił jako przedstawiciel no, starej kultury, Portugalczyk.
To znaczy europejskie języki, takie jak hiszpański, włoski, francuski. Przecież to są języki oparte na łacinie. Oczywiście. To oczywiście i to wszystko, ale to wszystko jakoś wynika, jak zobaczyłam te piękne miasta, ta Łotwa. I teraz widzi pan, zachwycam się miastem na Łotwie, ta Bałska, może pan później sprawdzić w To Wikipedii. znaczy, akurat w tej A to chwili kiedyś. na tapecie głównej naszego programu jest miasto na Łotwie właśnie. Tak. Więc Ale to są właśnie piękne budynki. XVII wiek, proszę pana, niech pan sprawdzi wojny XVII wiek, to tam była Rzeczpospolita Polska w tym miejscu. Dzisiaj to jest Łotwa, No czyli tak. ten świat jak niesamowicie się zmienia, czyli jak to było daleko. A dzisiaj wspomniany youtuber, on podróżuje, on jest tam, w tych krajach, a kiedyś to no, była Polska. Nawet po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy, oczywiście, znaczy nie zdawaliśmy historycy czy osoby zorientowane w temacie. Tak, natomiast przeciętna osoba tego nie wie. Także w tym wypadku również podróże kształcą. W moim przypadku to są tylko podróże, kiedy oglądam YouTube'a. W tym wypadku natomiast to mnie tak zainspirowało, że bardzo chcę zobaczyć te miejsca. Chcę być na tych plażach. Łotewska plaża, Tallinn w deszczu i Helsinki. To jest mój plan, moje marzenia. Natomiast to, co zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, to był wywiad, którego udzielił pan Jerzy Janowicz. To było w dniu 4 sierpnia. Podcast Żurnalista. Nie wiem, czy pan słyszał o tym podcaście. Nie. Rozmowy bez kompromisów. Wywiad z Jerzym Janowiczem. Szanowni widzowie, pan Jerzy Janowicz nie udziela często wywiadów. W mojej opinii obraz tego sportowca, ale nie tylko tego sportowca, jest przez dziennikarzy, no, czy pseudodziennikarzy, osób uprawiających zawód Wypaczony. dziennikarza, tak wypaczony, zniekształcony. I pan Jerzy Janowicz powiedział, że on nie udziela rzeczywiście wywiadów. Długo go przekonywano, namawiany był, żeby udzielić właśnie tego wywiadu. I nawet stwierdził, że mnie to nic nie da, że ja udzielę wywiadu. Ja tylko na tym stracę. Dlatego nie chcę udzielać wywiadów. Szanowni Państwo, mówimy o 14 kiedyś rakiecie świata. Dzisiaj jest numer 600 na świecie. Ale do czego zmierzam? Pan Jerzy Janowicz dokonał rzeczy wielkich. W pewnym momencie jego karierę pokrzyżowała kontuzja, ale nigdy nie zapomnę 2013 roku, kiedy pan Jerzy Janowicz grał w półfinale Wimbledonu. I tak go zapamiętamy, to jest chluba Polski, chluba miasta, z którego pochodzi. To jest Łodzianin. I dokonał rzeczy wielkich. I ten wywiad naprawdę zrobił na mnie kolosalne wrażenie, chwycił mnie za gardło. I wbrew temu, co pan Jerzy Janowicz powiedział, że ten wywiad, że to nic nie da, że właśnie bardzo dużo da, ponieważ możemy się z tego wywiadu dużo dowiedzieć o Jerzym jako człowieku, o nim jako sportowcu. I tam jest, to jest taka opowieść, jak był dzieckiem, kiedy powiedział do nauczycielki, że przekornie, no dzieci są, wiadomo, często są bardzo spontaniczne. Powiedział do nauczycielki, że on się nie chce uczyć, bo on będzie taki jak Pete Sampras. I kroczył tą drogą. Ale dwie rzeczy, które niesamowicie chwyciły mnie za gardło podczas tego wywiadu,
I ja to zobaczyłam, ja dosłownie to widziałam, że 18-letni Jerzy Janowicz, te kędziorki, czapeczka, wysoki, chudy, 18-latek. I on ma za moment na Białorusi walczyć z 8. rakietą świata. I wtedy powiedział do Matkowskiego, nie użyję wulgarnego słowa, co powiedział, ale powiedział, że go pokona. No, oczywiście tam była mocniejsza wymowa. Że go pokona. A tamten Matkowski go po prostu poklepał. Dobra, 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 Jurek, dobra, dobra. I już w pierwszym secie pokonał tego Maxa Mirnego, sorry. I on po pierwszym tym, jak już był drugi set, to wtedy ten Matkowski się ożywił i zaczął dopiero krzyczeć, klaskać, dawaj Jurek, dawaj Jurek. Dopiero w drugim secie, że pojawiła się ta realna szansa i wtedy Jerzy Janowicz, 18-letni chłopak z Łodzi, pokonał 8. rakietę świata. Ale to tak plastycznie, tak spokojnie, z takim dystansem i naprawdę to jest takie krzywdzące, jak media przedstawiają zawodnika tej klasy, ale również to samo robią z wielkimi piłkarzami, z innymi, no nie wiem, w innych przypadkach, z innych dyscyplin, zawodnikami. W mojej opinii to jest takie raz, że stereotypowe, krzywdzące. To w ogóle nie ma jakiegokolwiek przełożenia. Nie przedstawiają nam tych ludzi jako osoby z krwi i kości. Z drugiej strony pan Jerzy Janowicz w bardzo taki komunikatywny sposób powiedział, o co w ogóle chodzi z tym tenisem, że to jest sport bardzo skomplikowany. To nie jest tak, że ktoś wstanie z kanapy i pójdzie sobie rekreacyjnie grać w tenisa, bo to nie jest możliwe. Dlatego dzieci 5-6-letnie nie później muszą już grać w tenisa. I on jako to małe dziecko grał po prostu po przedszkolu, po zajęciach. Już odbierała go mama albo tata, albo oboje rodziców. Już jechał na trening. I ci dziennikarze często zapominają o takich rzeczach. I to dziecko mierzy, chce być tym Pitem Samprasem, ale często na drodze pojawia się kontuzja albo jeszcze inne przeszkody. W przypadku, na live opowiadaliśmy, że tam w przypadku innego genialnego zawodnika pojawił się nałóg alkoholowy i depresja, a w przypadku jeszcze innego genialnego zawodnika pojawiła się biała dama. To pamięta pan tego live'a, tak? Biała dama, no tak. No, no tak. Wiadomo, nie możemy innych. Nie możemy innych słów używać tutaj na YouTube, bo nas. I teraz taka sytuacja, która jest bardzo ważna. Ten wywiad jest długi. Ja nie mogłam przestać tego, nie mogłam się oderwać od tego. I jest tutaj taka druga sytuacja, o której opowiada Jerzy Janowicz. Że jest w Nowym Jorku, w tamtym momencie był 180. zawodnikiem na świecie. Nie był w pierwszej setce, trzeba być w pierwszej setce, żeby nie przechodzić przez eliminację do Wielkiego Szlema na przykład. Mm-hmm. Okej. Jerzy Janowicz jest 180., musi przejść przez te eliminacje. No i w tym momencie zauważył, że nie ma takiego, no, potrzebował po prostu do taką gumę do odgięcia swojej rakiety i poszedł do pobliskiego sklepu, dużo było tych sklepów sportowych obok kortów i sprzedawca się zapytał, skąd pan jest, czym pan się zajmuje, i Jerzy Janowicz szybko odpowiedział, że jestem z Polski, biorę udział właśnie w kwalifikacjach, w eliminacjach, chcę się dostać do US Open. I ten, jak to usłyszał ten sprzedawca, to od razu zaczął sobie robić zdjęcia, oddał tak niesamowity szacunek. Natomiast w Polsce ta sytuacja przeszła bez echa. Nie ma szacunku
dla tych sportowców, dla zawodników zrozumienia, przez co muszą przechodzić. Właśnie w Ameryce, i to jest ważne, piękne, że tam jest no, inna kultura, jest szacunek dla sportowców i zrozumienie, jaka to jest daleka droga, utorowana często, to jest naprawdę droga często przez mękę. To są często trudne momenty. Natomiast nie ma tutaj tego szacunku, że tam był od razu respekt, że to jest ktoś bardzo ważny, to jest tenisista. I trzeba być już kimś, to już trzeba być naprawdę no, na najwyższym poziomie, żeby brać udział w tych kwalifikacjach, prawda? No, na pewno. Teraz na to się nie zwraca, w ogóle to nie jest jakoś podkreślane, co to w ogóle znaczy. I nikt tego nie rozumie, że 100 tenisistów, pierwsze 100 tenisistów, ta setka, to jest... Zgodzi się pan ze mną, że każdy tam może z każdym wygrać. To jest ten sam poziom. Mm-hmm. To już jest creme de la creme. To jest top. I rzeczywiście, ja pamiętam nawet sytuację, że Jerzy Janowicz kiedyś był 105, że tam i później to nawet chyba nie brał udziału w tych kwalifikacjach, ponieważ ktoś odpadł z tej pierwszej setki, więc on wskoczył już. Ale tak naprawdę to ta pierwsza setka to jest top. No być w pierwszej setce tenisistów świata to jest top. Tego przeciętny kibic w Polsce nie ma o tym pojęcia. U kobiet no trochę inaczej to wygląda, natomiast no, u mężczyźni pierwsza setka to jest top. I to powinien być ogromny szacunek. I proszę pana, jeszcze właśnie ważną rzecz powiedział Jerzy Janowicz, że w pierwszej 50 był tylko Fibak, Hurkacz, Janowicz i Łukasz Kubot. Mówimy o pierwszej 50. Mm-hmm. A w pierwszej setce jeszcze dwóch panów. Kamil Majchrzak i Przysiężny. I to jest wszystko. Więc powinniśmy tych ludzi bardzo szanować. I to jest, proszę pana, ja uważam, że to jest bardzo ważny wywiad. Dobrze, że zawodnik się zgodził, powiedział dużo innych ważnych też rzeczy. I tak naprawdę to, no ja gdybym była filmowcem, miała możliwości, to bym właśnie zrobiła film. Dla mnie to jest klasyczny bohater filmu fabularnego na wielkie ekrany. To jest dla mnie no, jakiś epicki film sportowy. Bardzo mądre rzeczy mówił właśnie Jerzy Janowicz i o tym, jak on postrzega wielkość. On dążył, to nie jest, to jeżeli mówimy o jakichś na przykład o tenisistach, to nie jest tak, on wychodzi na kort i on dąży do wielkości. To nie jest, że zawodnik, on sobie coś kalkuluje, jakimś jest numerem, on w ogóle o tym nie myśli. To robią niestety jacyś tam dziennikarze, to robi menadżer, to robią ludzie, którzy liczą pieniądze, a zawodnik, prawdziwy sportowiec daje z siebie wszystko. I przecież pan wie, że to są czasami mecze po 5 godzin. Tak, oczywiście, no przecież pamiętam film, mecze Andre Agassiego na przykład, gdzie jest połowa trzeciego seta i on już jest... zdaje się, że pogrzebany i to już tam ma przeciwnik taką przewagę, że za chwilę już będzie 3-0, a tu nagle wielki comeback i jak Feniks z popiołu się odradza i jest kurczę piąty set i on wygrywa w tiebreaku. Tak i naprawdę to u nas w Polsce, ponieważ ja wymieniłam tylko tych kilka osób, tych panów, którzy byli w 50, to przecież to jest, jak ich mało było, to nawet można od razu wymienić, prawda? Fibak, Kubot, Hurkacz, Jerzy Janowicz i to jest ta 50 i później jeszcze w setce Kamil Majchrzak i Przysiężny i to wszystko jest. To chyba mało, tak? No tak. Dlatego... No oczywiście, więc my w ogóle w Polsce nie ma
I dlatego praca dziennikarza powinna, jednak ten dziennikarz powinien być na tyle odpowiedzialny, żeby to przekazać. I tę odpowiedzialność wziął teraz, te kilka dni temu w wywiadzie na siebie, ten ciężar przejął na siebie Jerzy Janowicz, który spokojnie, w komunikatywny sposób przekazywał, o co chodzi. To dopiero tego typu wypowiedź rozjaśnia w głowie i przestawia, jak to wygląda. I on od strony właśnie zawodnika, jak ten człowiek czuje, to nie jest jakieś kalkulowanie. On nie jest żadnym tam numerem 79 czy numer 14 czy jakiś. To jest sportowiec, który walczy na korcie. To znaczy, proszę pani, to, w tak. tej chwili jest no, afera z jakimiś tam pseudogwiazdkami wojewódzkimi i dziennikarz sportowy, co jest dla mnie zupełnie rzeczą niezrozumiałą, zajmuje się takimi aferami. No, tak naprawdę no, są to, owszem, trzeba niektóre rzeczy piętnować. I cóż, a pan Stanowski zamiast tak jak kiedyś to robił, i to wtedy jeszcze to było dziennikarstwo sportowe na dosyć dobrym poziomie, i nagle zmienił front i zaczął się zajmować jakimiś no, aferami, no takimi, jest to żenujące, tak, moją. Tak, ale często też jakieś naprawdę cyniczne wypowiedzi. Poza tym, no akurat o tym panu nie chcę się wypowiadać. Wróćmy do pana Janowicza. Jego koledzy, tak, moim zdaniem nie, w ogóle nie ma zrozumienia, nie ma jakiegoś, potrzebujemy dziennikarzy sportowych, na przykład sportowych, prawdziwego zdarzenia, którzy nas wprowadzą w temat i powiedzą nam, kim są te postacie, i nie zajmujmy się pseudosportem, tylko prawdziwym sportem, chłopcem, który mając 5 lat po przedszkolu ciężko trenował, miał swój cel, bardzo dużo osiągnął w sporcie, który jest sportem elitarnym. Jerzy Janowicz wspominał o McEnroe. John McEnroe. I pamięta, tak, pamięta pan mój tekst, który napisałam o Borgu, o Bjørnborg. Tak, 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 pamiętam. Tam była epicka walka, ale to epicka naprawdę, to było niesamowite starcie tytanów, kiedy Bjørnborg walczył, on już w zasadzie wygrał wtedy wszystko, dlatego on się w pewnym momencie w ogóle wycofał, zakończył karierę, ale ta jego walka w finale Wimbledonu, właśnie McEnroe, i pan Jerzy Janowicz właśnie mówił, podziwiał właśnie McEnroe, ta walka z Borgiem, i kiedyś taką walką na najwyższym poziomie, elitarny sport, tenis, wtedy tym żył cały świat. A dzisiaj mówimy o jakichś pseudogwiazdach, pseudosportu, na pseudodopingu, pasjonujemy się jakimś freak fightem, a tutaj wracamy do źródeł. To jest czysta, źródlana woda. Słuchamy o tenisie. Opowiada nam Jerzy Janowicz, który był w półfinale, walczył w półfinale, mógł go też wygrać ten półfinał. Tu jest tyle rzeczy, które decydują. On był na najwyższym światowym poziomie w tamtym momencie. Chłopak z Łodzi, 2013 rok, Jerzy Janowicz w Wimbledonie. To są takie emocje. My powinniśmy takie właśnie kryształy, takie brylanty zbierać i tym się pasjonować, a nie jakąś tandetą. Tym akcentem chcę zakończyć dzisiejszą wypowiedź. Dziękuję panu Jerzemu Janowiczowi za wszystkie emocje i przeżycia, których dostarczył mnie i innym kibicom. Natomiast wczoraj zajmowaliśmy się bardzo trudnym tematem, który z pewnością i pana, i mnie kosztował wiele emocji. Wrócimy do tego tematu, szanowni widzowie.
Natomiast dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć o tych naszych przeżyciach, o nowościach kinowych, o nowych rzeczach na YouTube, o nowych wywiadach. Chcieliśmy te nowości Państwu przybliżyć. Szanowni Państwo, dajcie temu kanałowi szansę. Pozdrawiam. Margotowska. Ja również dziękuję i zapraszam do subskrybowania, polubiania, komentowania, udostępnienia moich filmów i programów. Będzie mile widziane. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne programy. Do usłyszenia i zobaczenia. Proszę.